12 dzień marca 2019 roku. Mamy wiosnę, mamy bulodrom w Śremie, a w Śremie odbywa się kurs sędziowski. W kursie bierze udział 16 osób plus 4 prelegentów. Zajęcia wieczorne odbywają się na naszym bulodromie. Wykazują się Piotr Milicki i Grzegorz Zybert. To był strzał za 3. Tak. Paweł Pieprzyk tutaj sygnalizuje, kto ile punktów zrobił. Sędziujemy 4 tory, to sobie bierze sędziów i mówi tak, słuchajcie, dzisiaj robimy tak, jest piach, uważajcie na numer 3, bo to wszędzie jest piach, po prostu. Ponieważ będzie często taka sytuacja, że nie wiemy, sędziujemy na korzyść zawodnika. Wątpliwości rozstrzygamy na korzyść zawodnika. To jest jasna informacja. Każde wątpliwości na każdym torze wszędzie mają być tak rozstrzygane. To nie jest tak, że sędzia może sobie dowolnie. Jeżeli główny powie, że tak rozstrzygamy, to tak rozstrzygamy, to jest kropka. Przy tym układzie pamiętajcie, żeby się przestawić i tak dalej, i tak dalej. Bo być może... O! Chciałaby dusza do raju! Nic nie zastrzyż, ale niestety... Widziałeś kogoś matem obciążyć? Ma. Drugi raz już. Grzegorz Z trafił w szmatę. O! To był taki cienki jeden. Jeżeli ktoś nie wie, jak to jest, to może sobie przejrzeć teraz. Przepraszam. Czemu tu był jeden taki? Bo nie wyleciała na zewnątrz. Została w środku. To jest 9 metrów. Nie wiem, czy on dorzuci. Nie. Jocio, pozwól sędziemu. Brawo sędzia, brawo ten pan. Jest nagrane. Jest nagrane. Stoi sędzia i nagle pada komentarz. No, szmata była. Sędzia jest po to. Ja na przykład zawsze mówię. A ona spadła tu, w to miejsce. W to miejsce spadła. Tak, tu spadła. No. Ale ja bym do sędziego, nie ma do siebie. I teraz nie wiecie, jakie są laboratoryjne i rajtowe warunki. Jak idzie pojedynka pierwszy turniej i najgorsze, turniej zaczyna się od rundy eliminacyjnej. 60 parę osób chce wystrzelać sobie 20 strzałów, tak? Nie, 20 strzałów. Ich jest 60, na ciebie przypada 10. Jest kurka, 7 rano, bo trzeba wcześniej zacząć, bo oni wszyscy trzeba ich przemielić. To wygląda jak fabryka. I wtedy wytrzymać komentarz z boku, to trzeba być na to przygotowany, tak? Ja wiem, co ja wiem. Nie słucham niczego z boku i teraz sobie powtórzyć przed turniejem. Ale w eliminacjach to tak nie oglądają. Czarne na białe jest białe. Tak jest. Stopka. Tak. Ale smakuje. Przepraszam bardzo. Pytanie duży błąd. Co
co by było, gdyby właśnie było, ale... Właśnie, że się stoją wiczy, bo jest tam tyłka, to ma prawo, tak? Tak. To? On to specjalnie powiedział. No, nie, była krzywa. To ja powiem, jest krzywa po drugą stronę, ale za bardzo pan się przedstawi. Jan Kowalski, Śrem. Jeżeli mówi do sędziego, przepraszam, sędzia potem... Dobrze, no, dobrze. Do widzenia. Demarku, to puszczam, nie? Dawaj, dawaj, tu się nie ma co zastanawiać. No, przynajmniej ustawiasz nie ma roboty. No. Jak pokazujesz te kartki, albo je obróć, albo się obróć. Szeroko. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać dwóch mężczyzn. Dobra. Czy nikt nie zapytał, a ile tam było? Ile było? Ile było? Bo i to chyba. Tak pokażę, że tak będą pytać. No jest, ja wyznaczyłem. Z tej strony też jest. Mi nie pokazuj, tylko pokazuj ludziom, bo tu koło będzie pełno ludzi. Nie pokazałem. A ten pies nie widział. Ale ja też nie widziałem. Do kamery trzymam. Yo! Grzesiu, yo! Dookoła musisz się przejść. Teraz mogę komentować. Ja tam doskonale. Nie, no jedyne w tym. Bardzo słusznie. Dlaczego jedynkę? No wy to macie z tego interesu. Bo raz zero. A dlaczego to wcale dajesz jeden? Bo jeden dygnął. Ale kogo dygnął? No kulę metalową, ale wyleciała jego rzucająca. No to dlaczego jeden, skoro nie zahaczył świni? A jakby zahaczył świni, miałby zero. Jakby zahaczył świnie. No, jeśli zahaczył świnie. Panie sędzio, ale komu się pan tłumaczy? To ma zero. Ale on nie zahaczył świnie. On zahaczył, on uderzył tylko w... No tak, no skoro świnia nie dostała kulą, no to dlaczego dałeś jeden? Nie wyleciała skoła. No to dostał trzy, tak? Nie! Nie! Nie wyleciała świnia! Nie, ta została! Zaliczył świnię? Dobrze było! Nie! Dobrze było. Proszę pana, kibice! Moja wyleciała! Obserwują! Grzesiu, zarobił sobie! Tak! Zaraz! Bardzo dobra decyzja, bardzo dobra decyzja! Bardzo dobra! Nie, bo tak... Kartkę, temu panu w tej niebieskiej kurce, kartkę! Bo kula została w kole, a rzucająca wyleciała. Tak. O. Ja na sędzi. A świni nie do... Nie, tak. Ja tu jeszcze zostaję, bo jestem za krótko. Przesuń się. Proszę się przesunąć. Nie może kanty. Ja będę pomagał. Sędziowie, nie? No nie będę pomagał. A sędziowie się nie zmieniają? Już nie, zmieńmy się. Ja się zmieniłem. Co to daje? Nie wiem, jakie punkty. Na dwóch i naprawdę polecam, żeby drugi stał przeciwnie. No stoi, stoi. Będziemy mieli wtedy... Jak jest stan, to stoi. Teraz zabawa polega na tym. Jeżeli masz wątpliwości, jeżeli nie masz wątpliwości... Halo? Krzysiu. Jeżeli nie masz wątpliwości, no to nie masz wątpliwości. Jeżeli masz wątpliwości, to po to on jest do konsultacji, tak? Nie ma żadnego problemu w tym, że tutaj zadziała się, zwłaszcza przy tym układzie. I ty podejdziesz i słuchasz, kira jest zastanowienie. Ty masz dać decyzję, która będzie Proszę pana, pan w kulę trafi, a nie w kamerę. Fajna była ta kamera. Że, ale jego, on kupuje już matę, na kamerę go nie będzie stać. Trwało 7 sekund. Wybijesz i trafisz tą boczną. Pan się kamerą martwi. Pan sędzia mnie rozproszył, to po pierwsze. Wybiję 7 sekund, bo mam 20 minut na 3 rzuty, więc mogę ten 19 minut wykonywać.
Dobrze mówię? Panie duży, panie. Proszę się nie martwić o kamerę. Bogatym jest z domu. Gdzie 30? Trochę za 30. Do tyłu, do tyłu. A ty im nie pomagasz, ty. A jeden kilo. A jest tu jeden? Jest, oczywiście, że jest jeden. Jak on smoknie. Jak on smoknie i nie wyleci. Uwaga, że leciał. Tak, a były trzy. Tak, ale tu on się pytał o jeden. Może kupisz od razu dwie, to ci pozwolę pokazować. Tak, tak, tak. Bo kebab był za słaby. Kebab był za tłusty. Biały turek. Iskry idą. Najpierw walnął tą z prawej, a teraz walnął tą z lewej. No, rozrzut dobrze. A ja muszę ustawać. Tak, a Grzesiu się tu produkuje. Ale był kontakt, kontakt. No, dziewiątka też będzie gorzej. Przepraszam bardzo, w kwestii formalnej, czy kula powinna leżeć sobie tutaj? A to jest dobre pytanie. Ja tam nie robię kursu sędziowskiego, ale zaintrygował mnie ten temat. No, oczywiście, twoja kamera ci to powiedziała. Czy ta kula powinna leżeć tam, panie sędzio? Nie ignoruj kulę. Ma być. Była zamarkowana. Jest temat. Pytanie, jeżeli pytanie brzmi, czy gdybym ja sędziował, to ta kula by tu leżała? Odpowiedź brzmi nie. Ale jeżeli jakiś sędzia dopuści, dla niego to jest okej. Okay. No dobra. Dobra. Postrzelali. Nie potrafiali.